panują. Jerzy Antkowiak. Dobry wieczór Państwu. Ponieważ ci z Państwa, którzy mnie czasem czytają lub słuchają, wiedzą doskonale, że moim ulubionym kolorem jest czerń i wszystkie odcienie czerni, pozwolę sobie rozpocząć z Państwem spotkanie od czerni. Ale nie byłbym sobą, gdybym na to dzisiejsze spotkanie nie zaprosił mojej niegdysiejszej gwiazdy. Proszę Państwa, jest rok 66, grał musical de Varsovie w Olimpii. Jedną z gwiazd jest Joanna Rawik. Projektuje ubiory pani Jadwiga Grabowska. Ja nie jestem dopuszczony do Aliny Janowskiej, nie jestem dopuszczony do Igi Cembrzyńskiej, no już w żadnym wypadku nie jestem dopuszczony do Violetty Villas. Mówi mi Jadwiga Grabowska, jest taka jedna szalona artystka. Ty, Jureczku, być może nie najgorszą byś szatkę na tę damę zaprojektował. Pamiętam, że udało mi się zaprojektować wtedy niekończący się dekolt na plecach i płaszcz, którego nie zaakceptował Bruno Cocatrix. Joanna w tym płaszczu wychodziła tylko do finału. Proszę Państwa, dzisiaj w replice tamtego kostiumu, nieco zmodyfikowanego, przed Państwem moja wspaniała koleżanka, wspaniały głos, kobieta niezwykła, tajemnicza, Joanna Rawik. Pójdę w świat z pierwszym lepszym spotkanym. Tyle lat, tyle lat. Twoje usta zwodziły, klamały, dobrze wiesz. Miłość ma zgasła już w blasku dnia. Obej mnie pewnego dnia. Nie ma już naszych zmierzchów i naszych poranków. Inny ktoś, lepszy ktoś będzie ze mną naprawdę na zawsze. Któryś dzień będzie żal tobie mnie. Teraz nie, teraz wiem, pójdę w świat, bez ciebie w świat. Dzisiaj wiem, pójdę w świat, bez ciebie w świat. Proszę Państwa, moje ukochane czernie. Kolega znam już od wielu lat, zawsze robił wspaniałe rzeczy, kiedyś nawet próbował mnie namówić do odchudzania się. Jak powiedziałam, robił wspaniałe rzeczy, wspaniale się bawił modą, zresztą poważnie ją traktując. Pał 93.
Jerzy Antkowiak kojarzy mi się z radością i z pięknem, strasznie potrzebnym w życiu codziennym. Piękne kobiety, ładne stroje. Nawet jeżeli nie jesteśmy bogaci, powinniśmy dbać o to, żeby wokół nas było ładniej, bo myślę, że wtedy wszystko jest łatwiej. Jakimś takim symbolem jest dla mnie tego Jerzy Antkowiak od dawna, jeszcze z tamtych czasów dawnych. No a teraz jest to nam strasznie potrzebne. I te chwile tutaj z nim razem były rzeczywiście takim momentem oddechu po bardzo trudnych sprawach. Ale nie uważam, że sprawy Jerzego Antkowiaka są mniej ważne niż inne. Po prostu jest tam człowiek nam bardzo potrzebny. Karnawał, proszę Państwa, dziękuję Wam, moi drodzy. Dobiega końca. Zdejmujemy karnawałowe oprzyrządowanie. I proszę Państwa, co przed nami, projektantami, i co przed Państwem? O tym piszę w książce i tam zamieszczam zdjęcia. Wiosna 93. Zapraszam. Bardzo miło, że poproszono mnie o kilka słów na temat mistrza. Powiem tym chętniej, że pośród różnych kreatorów mody, którzy są bardzo ekstrawaganccy i bardzo śmiali w swoich projektach, pan Antkowiak ma taką, to co Francuzi nazywają une grande de folie, ma ziarenko szaleństwa. I to ziarenko pozwala jemu stworzyć chyba często skromne, a bardzo wykwintne kreacje i zyskać mu wielu bardzo oddanych przyjaciół wśród ludzi, których ubiera. Także życzę mu wszystkiego najlepszego i czuję się wyróżniona, że poproszono mnie o kilka słów. Dziękuję bardzo. Hallelujah, 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 hallelujah.
raz, raz. No pięknie. Graj, 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 dziecko, graj. No, to te moje wspaniałe dzieci, proszę państwa, to dla nich te brawa. Polscy jesteście! Przy tej okazji chcielibyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, podziękować ci za te wspaniałe lata, życząc sobie przede wszystkim, żeby trwało to jak najdłużej, żeby jeszcze były pojezdki autokarowe, żebyśmy robili pokazy. Za wszystko, za te wszystkie wspaniałe lata, za ten humor, za wszystko ci dziękujemy. Moi kochani, byliście naszą najcudowniejszą publicznością. Ciasno, bo ciasno, gorąco, bo gorąco, ale warto było. No, powiem państwu, takiej atmosfery jeszcze nie widziałem na żadnym pokazie. A z tym 25-leciem to kokieteria. Antosiowi stuknęło 32 lata pracy w tym zawodzie. No i chwała mu za to. Graj rock'n'rolla. Mam nadzieję, że nie sprawiliśmy państwu zawodu. To the east, to rock to the west, but she's the gal that I love.